Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was w Crash Bandicoot 3 Alpha. Ale Pomidor, przecież ty miałeś mieć detoks od Crasha, w ogóle Pomidor, co ty sobie reprezentujesz? Dobra, miałem mieć detoks od Crasha, ale stwierdziłem, że skoro wyciekła Alpha niedawno w internet, to czemu by nie nagrać w sumie tego gameplaya jako takiej, nie wiem, ciekawostki do takiego mojego crashowego contentu. Plus, tak, zanim ktokolwiek mi powie, czyli to oznacza, że skoro masz detoks od crasha, to nie będzie Nitro Fuelda. Nie, Nitro Fueled będzie dalej prowadzony na kanale, ale będę go ograniczał do live'ów i do tych, wiecie, odcinków co miesiąc i tych materiałów przed jakby samym sezonem Grand Prixowym. No ale dobra, gramy sobie w Alfę Crasha Trójki, mamy nasz Time Twister i widzę tutaj już pierwszą zmianę. Ten oto wielki ekran. Jak pamiętacie, on był zielony i były tutaj takie przyciski, a teraz ich nie ma. Tylko stoi Coco przed takim ekranem wielkim. Więc to jest taka pierwsza zmiana. Druga zmiana, wsłuchajcie się teraz w soundtrack. Rozpoznajecie go? To jest soundtrack z demówki Crasha Trójki, kiedy wiecie, tam wpiszecie kod w bodajże Spyro the Dragon. To wtedy wam się wyświetli jakby... Znaczy usłyszycie tą oto muzyczkę i wiecie, i będą te takie białe napisy na czarnym tle. No i dobra, jesteśmy sobie w naszym pierwszym, że tak powiem, warp roomie. I mamy tutaj, wiadomo, poziomy od 1 do 5. I jak widzicie, pierwsza zmiana. Pamiętacie w finalnej wersji zdjęcie Crasha? No to teraz widzicie takie zdjęcie Crasha. Jest to zdjęcie, które zostało również wykorzystane w japońskiej wersji, taka ciekawostka. I tutaj mamy zdjęcie Coco, które jest inne od wersji oryginalnej i przyznam szczerze, że Coco w tej wersji dziwnie trochę wygląda. Ale dobra, zaczynamy sobie, myślę, że od poziomu, a w sumie możemy od poziomu trzeciego, bo to jest alfa i nie musimy wszystkich poziomów po kolei przechodzić, więc let's go! Pierwsza zmiana. Jak słyszycie, inaczej się w ogóle soundtrack zaczął. Druga zmiana. Jak pójdziemy tutaj, to możemy wyjść za ekran i zginąć, bo jak widzieliście, tam jest przepaść. I trzecia zmiana, która pojawiła się w samym wejściu do tego poziomu, to teraz będzie oto stop klatka. Widzicie, co tutaj jest? Jest tutaj ten cały okrąg, ten warp pad, który nas zabiera do poziomu. Otóż on w finalnej wersji wygląda tak. A tak wygląda właśnie w wersji alfa. Zwróćcie na to uwagę. A teraz zaczynamy sobie poziom z tygryskiem. Czyli z naszą purą. I zginę, ponieważ chcę tutaj akurat zrobić wyjątkowo 100%. I to jest jedyny poziom, w którym zrobimy 100%. Następne poziomy po prostu będę omijał szerokim łukiem, jeżeli chodzi o 100%. Dlatego, że... Dobrze, że tutaj się akurat zatrzymałem, ponieważ mogę na spokojnie myśl złapać. Jak doskonale wiecie, bądź też i nie, jak robię let's play'e z jakichś alf, bet czy dem, to staram się nie robić poziomów i ogólnie gier na 100% wtedy, ponieważ mam z tyłu głowy, że raz, to jest alfa, bądź też i beta, bądź też i demo, i dwa, że to nie jest finałowy produkt. Więc no, wiecie, o co chodzi. Dobra, 6 żyć mamy. Na razie to jest spoko wynik. Aczkolwiek wiem, że jesteśmy w stanie mieć więcej. I ja to zaprezentuję, że będziemy mieli więcej. Pyk, 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 pyk. Jest skrzyneczka. Skok. Skok. O, i klejnot się tak jakoś sam wykluł z tej oto skrzynki. Ej, ale wiecie co? Jak się tak przyjrzymy temu, to troszeczkę to jest taki clickbait w tym warp podzie. No bo ten ekran zupełnie inaczej wygląda niż to, co tutaj jest przedstawione. No i oczywiście ten, to taki, wiecie, po środku to taki okrąg, który nas zabiera do tajnego warp roomu. Nice one. No i przez chwilę nam się ptak zesrał na ekran.
A, i Crash ma oczywiście swój taniec. Tylko co jest zabawne, to Coco powinna wyskoczyć z poziomu, a nie Crash. No ale wiadomo, no możemy przymknąć na to oko, dlatego że to w końcu Crash wszedł do poziomu i nagle się tam Coco pojawiła, co jest też kolejną zmianą, że nie ma tego, wiecie, że Crash se wejdzie jakby do poziomu Coco i nagle Crash, nie wiem, ląduje na plaskaczu i Coco wchodzi do takiego warp pada. I wiecie co? Robimy od razu relikt, bo jak widzicie, Tiny ma 2 minuty. Zobaczymy, ile nam się uda zrobić. Mam nadzieję, że zrobimy jak najlepszy czas. Ale to będzie jedyny raz, kiedy pokazuję relikt. Nigdzie nie pokażę już reliktów tutaj w tej alfie. Bo mówię, mam z tyłu głowy, że to nie jest skończony produkt. I nie wszystko się tu pojawi. Jak widzicie, nawet nie ma skrzynek czasowych tutaj. Zobaczcie, co to jest w ogóle za czasówka, skoro nie ma skrzynek z tymi, z cyferkami. No pewnie jeszcze nie myśleli nad wprowadzeniem ich. Ale trochę to jest dla mnie osobiście wow, dziwne. No skoro ma Tiny 2 minuty tutaj i ma platynkę, to jestem ciekaw, jaki ja będę miał czas i jak ja będę miał relikt. Ej serio, patrzcie, tutaj żadnej skrzynki z cyferkami nie ma. Oj, nawet kamera się tutaj nie ogarnęła. 48 sekund. Jaki to będzie relikt? Trochę będzie głupio, jak to będzie gold. Nie no, platynka wbita. O kurde. Fajno. POM się podpisze, oczywiście, że tak. Wracamy do warp roomu. Nie ma co, mamy już relikt, więc jest wszystko git. W ogóle przez chwilę ptak się zesrał na ekran, bo wiecie. Bo w końcu biały kolor, nie? No dobra, no to co? Możemy sobie teraz... A, wiecie co? Zapiszę sobie. Przepraszam was najmocniej, musiałem zrobić jedną rzecz. Dlatego musiałem zrobić szybkie ZW. No i dobra, lecimy sobie teraz z poziomem Aimatei, gdzie w oryginale nazywa się Making Waves, więc let's go. A może tutaj też zrobimy sobie relikt? Czemu by nie? W sumie już byśmy mieli to z głowy, te takie najłatwiejsze poziomy bez tej mocy biegania w sumie. Bez tej mocy szybkich butów. Oczywiście soundtrack nie uległ żadnym zmianom pomiędzy, wiecie, alfą a oryginałem. Nie no, powiem wam szczerze, cieszę się, że nagrywam. To taka też fajna będzie odskocznia trochę. Odskocznia od The Wrath of Cortex, którego też muszę skończyć i zrenderować w końcu tą drugą część z reliktami, bo chcę w maju wrócić z maratonem Crasha. Z przedostatnim maratonem Crasha na kanale. Ponieważ tak, piąty maraton Crasha będzie ostatnim maratonem. Nie będzie już żadnych innych maratonów z Crashem. Dlatego, że następne gry z Crashem będę robił już na bieżąco. Dlaczego? Dlatego, że piąty maraton to będzie Insane Trilogy. Oczywiście bez Nitro Fuelda, dlatego, że już zrobiłem let's play. I to 4 let's play z Nitro Fuelda. No chyba, że wliczymy jeszcze Oxide Story, który jest takim, nie wiem, w sumie dodatkiem. Ale tak to zrobiłem jakby Nitro Fuelda już na kanale. Więc trochę nie miałoby to sensu, gdybym w piątym maratonie wklepał Nitro Fuelda, więc... Piąty maraton kończy się na Insane Trilogy, czyli na 2017 roku i wpadłem w bombę jak totalny nop. Wiem, powinno się mówić noob, ale ja specjalnie powiedziałem nop. No i co? No i tyle, nie? Jakby to by było na tyle z tego, co chciałem powiedzieć. Czyli reasumując, maraton Crasha kończy się na 2017 roku, czyli 2 lata do tyłu. I ta w ogóle skrzynka jest jakaś pobagowana, bo jej zdobyć nie można, ale co ja się dziwię, w końcu ta alfa jest. I znowu się tak na ekran zesrał. Co za srający skurczybyk. Niestety nie będzie tutaj pozy zwycięstwa, jak to się klejnot zdobyło. No i dobra, jeszcze Aimatei raz jeszcze. Zobaczymy, jaki tutaj czas ustanowimy. Wracając do tematu. No, więc tak to będzie wyglądać, że zakończymy sobie The Wrath of Cortex i robimy sobie długą przerwę od Crasha, tak przynajmniej do maja lub czerwca, jeżeli chodzi o let's playa z Crasha. Tak, wiem, miał pojawić się
O, tutaj nagle jest skrzynka z czasem, ale ona w ogóle się ten... A nie, czekajcie, coś... Ona cofa nam czas. Ty, patrzcie na to. Ta skrzynka nam normalnie cofa czas. LOL. Ej, fajna zmiana tutaj jest. Ona nam normalnie cofa czas. O kurde. Ej, sorki, że ja teraz się tak nie odzywam, ale dosłownie to jest takie wow. Mega. Gdyby tak się działo w reliktach, to by było dopiero speedruny, ale w sumie wtedy to wszyscy by mieli platynowe relikty, więc dobrze, że wprowadzili coś takiego jak zamrażacz czasu. Tak szczerze. Ale platyny mi się wydaje, że tutaj nie zdobędę, ale no nie chcę jakby tutaj, wiecie, się nastawiać ani nic. Wydaje mi się, że mogę nie zdobyć. Przez to, że właśnie tą skrzynkę z trójką pominąłem. A, zdobyłem platynę. Wow, fajnie. No pewnie tutaj też są takie czasy jak w tym, jak w Team Racing Beta, gdzie wiecie, tam łatwo było platynki zdobyć, więc zakładam, że tutaj tak samo jest. Dobra, a i Matej, powiedzmy, mamy 100%, dlatego że nie możemy zdobyć klejnocika tam. Więc dobra, dwa poziomy mamy zaliczone, więc teraz czas na Dynamite. No i jestem ciekaw, co tutaj się będzie ciekawego działo. Zacieram aż rączki. Mamy Triceratopsa. O kurde! Ej, patrzcie na to! LOL, ale fajna zmiana! Patrzcie na to w ogóle! Czemu tego nie dodali do finałowej wersji? Czemu nie ma tego ziomeczka, który ujeżdża Triceratopsa? To jest fajny bajer! Ja pierniczę! Spoko sprawa! Serio! Nice! Ogólnie tego poziomu nie robimy na 100% z tego powodu, że... Jakby to powiedzieć, tutaj nie wiadomo skąd, ale zawsze zabraknie wam trzech skrzynek, mimo że zniszczycie wszystkie. Nie wiem jak to się dzieje, nie wiem dlaczego tak jest. Dla mnie jest to co najmniej dziwne, no ale w końcu to jest alfa. Nie ma co tutaj, że tak powiem, spodziewać się nie wiadomo czego. Po prostu dzieje się wszystko, bo się dzieje. Do rundy bonusowej nie wiem, czy chcę wchodzić, albo w sumie zademonstruję wam. Nie zaprezentuję, tylko zademonstruję wam rundę bonusową, czy uległa zmianom. I tylko jedna zmiana tutaj się pojawia, mianowicie, że nie ma muzyki z rundy bonusowej. Serio, cała ta runda bonusowa jest taka sama, więc... Moi drodzy, w Toad Village jest taki sam problem, czyli mianowicie nie ma jakby muzyki bonusowej z bonusu. Więc Toad Village nie będę wam pokazywał rundy bonusowej, dlatego że pod względem skrzynek ona się też jakoś super nie różni. W sensie, że ten poziom się super jakoś nie różni od finalnej wersji. Te skrzynki też nie różnią się, bo są wszystkie takie same w takim samym pomieszczeniu. Nie ma tam jakiejś specjalnej skrzynki, nie wiem, z nitrem czy skrzynką pał, jak to było w Crashu 1 Alpha. No, ale wracając do tematu, co chciałem powiedzieć. No i tak, czwarty maraton Crasha to będą mutanty / tytany, ponieważ będę ogrywał wszystkie wersje Crasha of the Titans, czyli wersja na PS2, na Nintendo DS, na Game Boya i to samo będzie z Mind Over Mutant, czyli będzie na DS-a, na PS2. I tak się skończy czwarty maraton Crasha. No niestety, tutaj nie ma 100%, szkoda. Mamy trzy poziomy zaliczone, więc teraz moglibyśmy pójść na Under Pressure i w sumie tak też zrobimy. Under Pressure chyba też od razu zrobimy sobie na czasówkę. Bo to jest też fajny nawet poziom na czasówkę, bo tam tylko... What? Co to było? Co to był za dziwny dźwięk? Teraz się wystraszyłem, serio? Na razie jest wszystko git. O! Ta rybka w ogóle zmieniła kolor, bo w finale wersji ona jest czerwona, a tutaj jest jakaś taka
fioletowa z pobagowanymi chyba teksturami, ponieważ zauważyłem, że tam lekko jest kawałek chyba tekstury skrzynki czy coś takiego. Ale mój teraz ulubiony soundtrack leci, ja pierniczę. Jak ja uwielbiam soundtrack z poziomów podwładnych w Crashu 3. Jest taki fajny, uspokajający, nie? Oczywiście chyba skrzynki nie uległy jakoś super zmianom. Dobra. Pyk, 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 rozwalamy wszystko. Jak leci. Wow. Pyk. Halo. Nie. Szybko. Yo. I mamy tutaj skrzynkę metalową, nie wiedzieć czemu, po prostu tak ona się z dupy w sumie pojawiła. Ale dobra, wracając. Czwarty maraton, tak jak już powiedziałem, skończy się na mutantach, czyli Crash of the Titans na PS2. Zaczniemy w sensie od Crash of the Titans na PS2. Będzie Crash of the Titans na Game Boya i na DS-a. I to będą wszystkie Titansy, jakie ogram na kanale. Potem będzie Crash Mind Over Mutant na DS-a i na PS2. I tak oto zakończymy czwarty maraton Crasha, robiąc kolejne 5 gierek. W sensie kolejny, no w sumie trzeci maraton. Trzeci maraton miał 4 gry, a ten będzie miał znowu 5, tak jak drugi maraton zresztą. A piąty maraton będzie maratonem takim bonusowym w przyszłe wakacje, czyli 2020. Gdzie ogramy sobie NSane Trilogy i oficjalnie zakończymy maraton Crasha na moim kanale, który trwa od 5 lat. Tak, 5 lat już maratonuję Crasha. Serię w sensie. Okej. To teraz... Let's go! Zauważyłem kolejną zmianę, moi drodzy. Ten zegarek jest na dole zamiast u góry. Tak, ja na takie rzeczy będę zwracał uwagę, dlatego że, no, ja pamiętam oryginał na pamięć, szczerze. Pamiętam oryginał na pamięć i chcę jakby troszeczkę tutaj wam co nieco powiedzieć, co się pozmieniało. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, ale chyba sami jesteście ciekawi, co się pozmieniało. W ogóle jaki tutaj jest czas na relikt? W sensie nie chodzi mi o jakiś konkretny relikt, ale tak ogólnie, jaki trzeba mieć czas, żeby w ogóle mieć jakikolwiek relikt. Czy to też znowu 2 minuty? Wydaje mi się, że tutaj przynajmniej z 3 minuty potrzeba. Bo chyba twórcy biorą pod uwagę to, że nie ma skrzynek z czasem. Przynajmniej w tym poziomie teraz nie ma skrzynek z czasem, jak widzę. Uwaga, uwaga. Raczej coś takiego jak śmierć jest tutaj w tym poziomie, więc lepiej nie ryzykować. Dokładnie tak. Lecimy sobie do przodu. Szybko, szybko, szybko. Let's go. Let's do this. Let's fucking go. Pyk, 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 pyk. Dobra, złoto. To też jest dobry nawet czas, w sensie. Pewnie gdybym totalnie speedrunował i miał w dupie kompletnie te cosie, co nas spowalniają, to myślę, że byłaby tutaj spokojnie platyna. No dobra, Under Pressure mamy tym razem na złoto. No nie jest to jakby coś złego, ale też nie jest to coś super tragicznego. I dobra, Toad Village. Ile w ogóle mamy procent? 5%. Wow! No i nasz ukochany pierwszy poziom z gry. Na razie tutaj żadnych zmian nie widzę. Na razie jako tako poziom się normalnie zaczyna w sumie. Ale zobaczymy w trakcie poziomiku, co się pozmienia. Te skrzynki są póki co normalnie postawione. O, skrzynka z życiem, oczywiście, że tak. O, mamy skrzynkę z Aku Aku, gdzie w finalnej wersji była tutaj zwykła skrzynka. Więc widzę, że tutaj w Alfie jakby chcieli trochę więcej Aku Aku dać, co jest fajną sprawą, moim zdaniem. Myślę, że, bo dzisiaj jest 4 listopada, kiedy to nagrywam, i myślę, że dzisiaj w godzinach koło 19, coś takiego, myślę, że się pojawi odcinek z
Crasha trójki, bo myślę, że do tego czasu spokojnie sobie to zmontuję i zrenderuję. Wow! To było sprytne, to było fajne, to było zarąbiste! I wiecie co? A może zrobimy tak, że ten cały warp room zrobimy jeszcze na relikty? Bo jestem ciekaw, jaki tutaj ten... Czy się ten sekretny warp room odblokuje, bo jestem ciekaw, czy coś tam mamy do roboty w sekretnym. No, ale to spokojnie. No i mamy tajniego Tigera, który na nas czeka, więc myślę, że możemy się z nim zmierzyć bezproblemowo. Wow! Zupełnie inna perspektywa. I tam nawet Cortexa nie ma. Lol, ale dziwnie trochę ten... Nie słychać tajniego. Ani jego odgłosów. Ale w ogóle te jakoś... Te filary, które były przed chwilą, mam czasami wrażenie, że one były zrobione z kukurydzy, bo tam były takie fragmenty żółtego czegoś. Z takiej kolby kukurydzy zostały zrobione te filary. Dobra. I tajnie zaraz porobiony będzie, hej! O kurde! Tego się nie spodziewałem. Ej, wiecie co? Wy to też słyszycie? Czy to oznacza, że muszę zrobić totalny speedrun, żeby przejść tajniego? Nie ma problemu! Okej, okay. To była szybka konfrontacja, nie powiem, że nie. I nie ma opisu power-upa, którego żeśmy zdobyli. A jako, że zdobyliśmy super body slam, to myślę, że taki... To czemu Crash w podłogę wszedł? What? Okej, okay. Tak wyglądała konfrontacja z Tinym. I myślę, że teraz lecimy sobie na Toad Village i zobaczymy, co tutaj nas czeka. Jak widzieliście, tam były 2 minuty równo, żeby zdobyć jakikolwiek relikt, więc myślę, że damy sobie radę bezproblemowo. Lecimy totalnym speedrunem. Nie mamy co prawda super biegu, ale jakiś goldzik może wpadnie tutaj. Zobaczymy. Bo jestem ciekaw w ogóle, czy tam ten superowy tajny warp room się odpali nam. Dobra, jest git. Nie ma tutaj żadnej skrzynki w ogóle z czasem. Zero, nul, nie ma. Nie ma zamrażacza czasu. Nie wiem, czy on się dopiero pojawi w momencie, kiedy będziemy mieli ten bieg, chociaż wątpię w to, bo... To jest takie mało prawdopodobne w sumie. O, platyna, patrzcie! Minuta 2,50 sekundy i mamy platynkę. Nice! Lol! Widzicie ten rob tutaj, ten? Kręcący się? Przecież to jest Aku-Aku. On mi, kurde, wchodzi w ekran zapisu. Czy jego pogrzało do reszty? No dobra, Crash. Ciesz się, że masz sobie tą platynkę. Wszystko super. W ogóle mamy ile platynek? Czekajcie. 3 platynki i 1 gold. Więc dobra, zobaczymy, czy... Co to była za stop klatka? Lol? Patrzcie, widzicie, tutaj nawet nie mogę zapisać sobie z save'em. W sensie nie mogę sobie zasejwować, dlatego że... W sensie mogę zasejwować, ale nie mogę się nazwać. To zasejwujemy tutaj i damy bardzo fajną nazwę, czyli... Taką damy sobie nazwę. Pozdrawiam cię, Kuba. Nie no, wiadomo, oczywiście to wszystko jest robione sobie dla beczki. Nikogo nie ma... Nie ma to na celu nikogo urażenia, nawet Kuby. A zwłaszcza Kuby. No i dobra, Dynamite teraz. Ale w ogóle zauważyliście, że Dynamite to tak brzmi trochę, jakbyście chcieli powiedzieć Dynamite, w sensie wiecie, dynamit? Dobra, zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Tutaj
podejrzewam, że będzie Gold albo Szafir, bo niestety, no ten poziom... Jakby trzeba zrobić go od razu tak super perfecto, dlatego że jak widzicie, kiedy zrobimy taki duży dystans i zeskoczymy z takiej skarpy, to Crash potem spada na swoją plackową formę i potem jest problem, nie? Bo dlatego, że to trochę spowalnia cię. A tym bardziej, że nie ma tutaj jakby tych skrzynek z czasem, to też trochę jest przesrane. Oj, tutaj byśmy mieli już nietykalność w finalnej wersji. Nie, no naprawdę, ta alfa podoba mi się bardzo. A wiecie dlaczego mi się podoba? Bo widać, że jest trochę taka inna. W sensie inna pod względem tego, że się różni stanowczo od takiej bety z Crasha 2, czy tam alfy z Crasha 1. Ja się boję, że mogę nawet nie wejść w ten czas cały, ten dwuminutowy. W sensie, że wiecie, mogę mieć nawet za ten. Może mi nie starczyć czasu. Mam nadzieję, że to jest oczywiście takie moje lekkie gdybanie. Dobra, zdobyliśmy... Chyba to jest szafir, ale ten szafir trochę dziwny kolor ma. No, ważny jest relikt, bo jestem tylko... Ja to robię w ramach takiej, powiedzmy, edukacji. Bo chcę teraz sprawdzić, czy będzie, wiecie, czy nam się ta platforma odblokuje. To jest szafir, tak? On się nam... Dobrze ten, patrzę? Silver! Ej, tutaj szafira nie ma, to jest srebro. O, proszę! I nie odblokowało się, czyli nie ma sekretnego warp roomu. Czyli widzicie, zostałem wprowadzony w błąd i dobrze, że to sprawdziłem, bo teraz przynajmniej wiem, że nie trzeba zdobywać żadnych tych reliktów. Oj, patrzcie, mamy tutaj w ogóle zdjęcie z Crasha 2, mimo że nie gramy w Crasha 2, tylko w Crasha 3. Co nie gra? No i dobra, słuchajcie, mamy tutaj drugi warp room, ale my sobie zakończymy tutaj rozgrywkę na... odblokowaniu drugiego warp roomu, bo dalsze warp roomy sobie zwiedzimy już w kolejnych odcinkach. Tak więc dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało i mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play ten, bo myślę, że wam może się on spodobać, może i nie. Zapraszam, zachęcam do komentowania, zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli jesteś nowy i spodobał ci się mój content, oraz zapraszam również, żeby wbić na moje socjale, by otrzymywać tam różne powiadomienia, bo tam często publikuję różne rzeczy związane z live'ami czy odcinkami, kiedy będą, bądź też i kiedy ich nie będzie. Czyli wiecie, grupa na fejsie, grupa na Discord, żeby mieć też lepszy ze mną kontakt. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.